W niedzielę 6 grudnia sklepy będą otwarte, tak zdecydował prezydent Andrzej Duda, który podpisał stosowną ustawę. Wcześniej z apelem o to, aby nie odbierać Dnia Wolnego Pracownikom Handlu, apelowała Solidarność. Ustawę wprowadzającą niedzielę handlową 6 grudnia poparło 86 senatorów ze wszystkich sił politycznych. Pracownicy handlu zrzeszeni w NSZZ Solidarność apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, aby odłożył do poniedziałku podpisanie noweli ustawy covidowej, która zakłada, że 6 grudnia będzie niedzielą handlową. To jedyny sposób, aby pracownicy mieli wolne od pracy i dzień Świętego Mikołaja, mogli spędzić z rodzinami. W liście do prezydenta związkowcy wskazywali na trudne położenie pracowników. Pracownicy handlu od wybuchu pandemii COVID-19 pracują w niezwykle trudnych warunkach, w ciągłym stresie i strachu o zdrowie swoich i swoich rodzin. Wiele sieci handlowych wydłużyło godziny funkcjonowania swoich sklepów, niektóre placówki działają dziś w systemie całodobowym. Dziś jednak prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy, która zezwoli na handel w najbliższą niedzielę, 6 grudnia. W uzasadnieniu napisano, że okres przedświąteczny jest czasem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna. Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ograniczeniu handlu w niedzielę, zakaz handlu nie będzie obowiązywał też w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, to jest 13 i 20 grudnia.